Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu są całki funkcji wymiernych. Czego będziecie potrzebować, żeby policzyć z nami to zadanie? Na pewno wzorów na całki, kartki papieru oraz czegoś do pisania. No, rozpoczynamy. Moi drodzy, na tablicy mamy pierwszy, można by powiedzieć, typ całek funkcji wymiernych. I takie całki już liczyliśmy na playliście na naszym kanale zatytułowanej Całki nieoznaczone. Możecie takie obliczenia znaleźć. No i jak to się robiło, moi drodzy? Tą całkę, ponieważ ona ma w swoim mianowniku funkcję liniową ax plus b, natomiast w swoim liczniku ma tylko stałą, tą całkę łatwo możemy policzyć po prostu stosując metodę podstawienia za mianownik. No i wtedy po prostu wyjdzie nam to, co chcemy. No i spróbujmy. Czyli za co będziemy podstawiać, jak już mówiłam, za mianownik, czyli za 2x plus 1. No i teraz w metodzie podstawiania, jak wiemy, liczymy pochodną z obu stron, czyli pochodna z t to jest dt, zaś pochodna z 2x plus 1, pochodna z 2x to jest 2, pochodna z 1 to jest 0, czyli zostanie mi 2dx. I teraz tak, jak rzucę sobie jednym okiem do naszej całki, to widzę, że tak, za mianownik będę miała podstawione t, natomiast co z tym moim dx? Bo trójka jest stałą, trójkę mogę sobie wyłączyć, mogę sobie z nią coś zrobić, nie bardzo się nią aż tak mocno przyjmuję. No więc chodzi mi głównie o dx. I teraz tak, tu mam dx i teraz ja sobie to dx stąd wyliczę, czyli podzielę sobie przez 2, czyli moje dx to będzie równe 1 druga dt. I teraz podstawiam. I teraz tak. Trójka, włączę sobie ją przed całkę. I teraz za dx wstawię 1 drugą dt. Natomiast za 2x plus 1 wstawiam to, co podstawiłam, czyli t. I teraz tak, jedną drugą wyłączę sobie też przed całkę, czyli pomnożę ją przez 3, czyli 3 razy 1 druga to są 3 drugie. I tu mi zostanie całka z dt przez t, to się równa. Tą całkę macie już we wzorach. Dx przez x, obojętnie dla jakiej literki wzory działają. Czyli to będzie tutaj całka z dt przez t, to będzie logarytm naturalny z t, czyli 3 drugie musimy przepisać. Symbolu całki już nie piszemy. Logarytm naturalny z wartości bezwzględnej z t plus c. Ale pamiętajmy, że jeżeli zaczęliśmy nasze liczenie w x-ach, to też w x-ach skończyć musimy. Czyli teraz wracamy i za t wstawiamy to, co podstawiliśmy na początku. Czyli będą 3 drugie logarytm naturalny z wartości bezwzględnej z 2x plus 1 plus c. I to jest, moi drodzy, koniec obliczania naszej całki funkcji wymiernych typu pierwszego. Ja zapraszam do kolejnych części z cyklu całki funkcji wymiernych. Zapraszam na naszą stronę. Jeżeli macie pytania, wątpliwości albo chcielibyście, żeby znalazło się tu jakieś zadanie bądź też całe zagadnienie, wysyłajcie je na maila podanego w opisie do filmu. Zapraszam do polubienia tego filmu, do subskrypcji naszego kanału. Życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.